Cześć. Cześć, witamy Was w ten piękny, słoneczny dzień z taką widokówką za nami. Jesteśmy już w trasie, jedziemy na pasmo górskie Dmitrow do parku, więc zatrzymaliśmy się po drodze na rzece, żeby się przepostować i lecimy właśnie dalej. Więc zapraszamy na naszą przygodę dzisiejszą, w której zobaczycie troszeczkę pięknych krajobrazów czarnogórskich. I w sumie jedziemy na jedno z najwyższych gór tutaj. Tak, Durmitor to ogólnie jest pasmo górskie, które właśnie jest jedno z najwyższych, bo sięgają tam około 2500 metrów. No i co? I potem po górach planujemy jeszcze podjechać sobie na Czarne Jezioro, więc będziemy mieć jakby porównanie z... Zakopanem. Nie mogę się wysłowić. Tak, Zakopanem z... Mam nadzieję, że tutaj nie będzie zamarznięte. Z Morskim Okiem raczej nie, więc lecimy dalej. Tyle widać tutaj, jak właśnie się obsunęło. Skarpa, przed chwilą tędy przejeżdżaliśmy. Zobaczcie, nie? Jak to wygląda tutaj. No to jest grubo, nie? A z tej strony, nie wiem, czy uda mi się pokazać. Tutaj co chwilę jakieś kamienie zlatują. No, tu jest turbo kozak, nie? Monika troszeczkę zestresowana. No, nie lubi to. Kamienie tu lecą z góry, a ty sobie stajesz po prostu takim skarpie. Jesteśmy gdzieś w połowie drogi. O, ale dostałam w oko. Czego? Oplucia. Jesteśmy w połowie drogi, tutaj jest fajne miejsce. Piękna woda. No, naprawdę. No, tutaj przekozacko to wygląda, nie jestem w szoku. Jak tu jest pięknie, jest zielono i wszystko w ogóle jest tak spokojnie. Ja już by się chciało tutaj popływać, skoczyć do tej wody i się popływać. Nie? Naprawdę jest cudownie, nie? Dobra, my lecimy dalej. Zobaczcie, jak tu pięknie wygląda. Jesteśmy właśnie na moście, który prowadzi dalej właśnie do parku krajoznawczego. No tu jest turbo. Dużo ludzi się tutaj zatrzymuje, są tyrolki, ale my na tyrolki nie poszliśmy. Przekozacko tutaj wygląda. Warto tu było przyjechać, nie? W oddali widać właśnie śnieżne góry, nie? No to jest naprawdę turbo ciekawe zjawisko, nie? Że z jednej strony tutaj jest mega ciepełko, a tam widzimy, że góry są pełne śniegu. Cześć piesku! Siema! Jakiś śmieszny. My już zmierzamy do jezioro Kno, który jest w sumie naszym takim celem podróży, bo jest u podnóża gór Butrow? Jak ono się nazywa? A to ty sprawdzałeś. No. Ja nie widziałam, ale naprawdę nie widziałam. No, ale no, jak się nazywają te góry? No, aha, ty mówisz o całym paśmie górskim. No tak, no. No i zobacz, patrz, ja teraz mam... No, a ja myślałam, że ty sprawdziłeś górę nie. Konkretnie. Nie bo wiem. Bo ogólnie... Dubro? Dubr. Dumów to, kurde. Tacy jesteśmy ogarnięci. Durmitrow, ja jeszcze nie zdążyłam wygooglować, tak. A już mi się przypomniało Durmitrow, ale to jest ogólnie pasmo górskie, a tak. Byłam pewna, że Ariel sprawdził... Nie, konkretnie... nie ma internetu, ja przecież nie mam internetu, więc... Konkretnie w górę, przy której to się znajduje jeziorko, z takich czystych ciekawostek, to jezioro znajduje się tylko 20 metrów wyżej niż nasze polskie jezioro Morskie Oko, o. Ale nasze jezioro ma niecałe 35 hektarów, a to jezioro ma powyżej 500 hektarów, o. Więc różnica jest ogromna. Idziemy tą różnicę zobaczyć na własne oczy, a szczególnie, że nie minął nawet tydzień, kiedy byliśmy na Morskim Oku. Tak, ale dla was to troszeczkę jednak kilka tygodni, no, ponieważ jak dobrze pamiętam, no to chyba 2-3 tygodnie temu byliśmy według odcinków na Morskim Oku, więc tutaj wam podepniemy. A tak w rzeczywistości to byliśmy około 3-4 dni temu, więc... No więc widzicie, jak intensywność jest naszych podróży. Trochę chłodno, ale my jesteśmy przygotowani, mamy bluzy i spodnie ze sobą, w razie czego gdyby nam coś tam odmarzło. Więc wszystko, nosy, więc wszystko jest. Mamy jedzonko ze sobą, więc mam nadzieję, że sobie gdzieś ciupniemy i coś sobie podjemy. A już jestem głodny ogólnie. A jedzonko nam jeszcze ze wczoraj zostało, bo no. Byliśmy
w restauracji takiej lokalnej. Jedzenia tyle. To zobaczycie u Monice na storce pewnie, albo na rolce, więc wbijajcie na jej Instagrama, bo wczoraj nagrywaliśmy tylko telefonem, już bo już byliśmy wyczerpani, więc zobaczycie, co tam jedzenie. I za jakie pieniądze, nie? To jest w ogóle hit. Jesteśmy już właśnie nad tym jeziorkiem, czyli Jezioro Czarne, a tam się na Konowo się nazywało? Konowo to było napisane. A to nie wiem, może chodziło o rzekę albo coś takiego. A nie, jezioro było, ale to pewnie w ich języku może to było. A nie, jezioro Sarno to jest w ich języku. A może Sarno to było, no? Sarno. No, to to dobrze mówię. Sarno. No. To jest nasz punkt kulminacyjny dzisiejszy. Trochę jeszcze zaczęło krofić, ale zaraz przejdzie. Jest malutka chmurka. No to w górach jest normalne, że tutaj są szybkie zmiany pogody, ale też tym jak widzieliście na poprzednich naszych odcinkach, to też w ciągu dnia pogoda nam się trochę zmieniała. Ale to jeszcze i tak jest jeszcze nie koniec naszej dzisiejszej podróży, ponieważ jeszcze... Nie, dopiero jesteśmy w połowie drogi. Jeszcze trochę będziemy mieć widoków, beczek ładnych przed sobą. Jak dobrze pójdzie, to dojedziemy nad jezioro, sztuczne jezioro Pipsko, które zostało utworzone przez człowieka. No i zobaczymy. Więc oglądajcie do końca, a teraz delektujcie się widokami, które my też tutaj widzimy. Opowiadam trochę historii toaletowej, bo jesteśmy tutaj nad jeziorkiem, Czarne Jezioro. No i musiałam skorzystać z toalety. I toalety tutaj te publiczne, one co prawda są darmowe, to jest duży plus, ale macie taką dziurę w ziemi, nie? I musicie się do niej załatwić. Minus był bardzo duży taki, że toalety się nie zamykały też, więc drzwi musiałam zostawić sobie śmietnikiem, papieru toaletowego też nie było. Całe szczęście noszę takie rzeczy ze sobą, więc różnie to było. Druga toaleta, prawdopodobnie drzwi się domykało, ale bałam się o stan moich butów, jakbym tam weszła, więc jeżeli chcecie iść do toalety, to raczej restauracje wam tutaj jakieś polecą, może nawet kawa czy coś i wtedy sobie skorzystacie, bo myślę, że tam mają lepsze toalety. Ale cały widok oprócz tego jest kozacki, przecudny. Wypiliśmy tutaj szybciutką kawkę i teraz lecimy kawałek się przejść i w sumie lecimy na to jezioro piwo. Oby mi telefon nie wpadł do wody, by był smutny. Pewnie bym wskoczył po niego. Mimo tego, że tyle ludzi tutaj chodzi, to ładnie jest tak. Jest zadbanie bardzo, nie? O, chyba aż tam daleko nie idziemy, ponieważ mamy jeszcze troszeczkę punktów dzisiaj do zobaczenia, więc chyba zmierzamy dalej. Musimy jeszcze wrócić, a z tego co Monika mówiła, no to... Dwie godziny mamy takiej czystej trasy, a znając życie i nas, będziemy się bardzo długo zatrzymywać na różne przystanki, pewnie na dronowanie, zdjątka i inne takie rzeczy, więc pewnie będziemy musieli uciekać. No, mamy ograniczony czas tutaj po prostu w Czarnogórze, dlatego nie możemy tak wychillować w 100%. A chcemy też jak najwięcej rzeczy zobaczyć, zwiedzić. I tak to wygląda, nie? Bo jednak zależy nam, żeby jak najwięcej wykorzystać tego czasu, nie? Jak dużo osób patrzy na kamerę, kto to jest. Jak wam się podobają takie vlogi, to koniecznie zostawiajcie suby, co nas motywuje właśnie do coraz większego i częstszego nagrywania. Też możecie nawet znać w komentarzu, gdzie byście chcieli, żebyśmy pojechali i co wam pokazali. Zobaczcie, gdzie jesteśmy. Jakie piękne tutaj są miejsca. Jestem tak w szoku, jeżeli chodzi o Czarnogórę. Ogólnie się nie spodziewałam, naprawdę się nie spodziewałam, że będzie tutaj tak aż pięknie. Oglądałam wcześniej różne wideo i różne zdjęcia stąd i wyglądały obłędnie, ale prawdę mówiąc myślałam, że to jest dużo rzeczy z Photoshopa, nie? Wyciągniętych. Naprawdę tutaj są cudne widoki. Będziemy tą drogą za chwilę jechali, zaraz wam wszystko pokażemy. Jest naprawdę rewelacyjnie, nie? Z każdym kilometrem, jaki robimy, jest coraz lepiej. Naprawdę jest tutaj fajne, czyste powietrze, dużo natury. To mi się turbo podoba, nie? Mam nadzieję, że wam też, ponieważ głównie gdzieś ten odcinek się na tym opiera, więc no musicie oglądać do końca, ponieważ to jeszcze nie jest koniec naszej przygody. Nie, to jesteśmy dopiero w połowie drogi. To są nasze aktualne ścieżeczki. Myślę, że takimi ścieżkami będziemy jechać całą drogę właśnie do jeziora Pisko. Ariel jest teraz skupiony na drodze, bo mamy takie urwiska koło nas. No fajnie się jeździ. Ja jestem w ogóle takim fanem jeżdżenia po takich
takich trasach WRC, że to tak nazwę. Czuję się jak ryba w wodzie. Obojętnie jaki samochód tak naprawdę. Real się spełnia, a ja mam zawały. Ja już by się chciało po prostu za każdym razem gdzieś stawać i nagrywać taką przybitkę i w ogóle, nie wiem, no cały dzień tutaj tak spędzać. Nie? Dla mnie to jest śmieszne, że 16 stopni tutaj jest, a normalnie śnieg jest, nie? No to jest hit. W górach jest zawsze bardzo imponujące, jak człowiek jest mały przy tych górach. Dopiero w takich momentach możecie sobie zdać sprawę, jacy my jesteśmy malutcy, bo te góry, one nie są takie jak na zdjęciach, że ojejku, one są po prostu duże. Nie, one są giga ogromteczne. Czasami jak jesteśmy zbyt blisko gór, to nie damy tego nawet rady nagrać, ponieważ no obojętnie czy kamerą, czy dronem nie podlecimy aż tak daleko, żeby je objąć, więc często trzeba po prostu w dobrym miejscu stanąć i nagrywać, nie? Bo inaczej to jest ciężko, żeby je objąć, nie? Bo teraz nawet jakbyśmy chcieli, nie wiem, stanąć i nagrywać, no to ciężko by było to objąć. Tutaj jest trochę, ale tam jest jeszcze więcej i po drodze mieliśmy tyle, ale się nie mieliśmy gdzie zatrzymać. I miałam takie... Jezu, piękne. Kolejna miejscówka, na której nie mogę się powstrzymać od zatrzymania się. Dodatkowo jeszcze krówki tutaj są. Naprawdę jest tutaj pięknie. Z jednej strony widać zieloną trawkę, a z drugiej strony góry. Śnieg, no kurde. No, idzie krowa i młczy sobie. Taki trochę National Geographic, ale no co zrobić? No, tego się po prostu nie da opisać, nie? Dlatego no musimy wam to pokazywać, nie? Jak jechałem, to właśnie widziałem, że to taka skarpa jest i to chyba fajnie wyglądało. Nie mogę się powstrzymać. Przepraszam, że chodzę komuś po polu, ale to chyba nie jest nic takiego strasznego. No tam była ten... Taka... Skarpa. Bo on patrzy się, Ariela nie ma, a dosłownie na dwie minuty robiłam tylko zdjęcia kwiatką. Pierwsze widzę bratki w ich naturalnym środowisku, bez kitu, nie? Ej, pani krowo! Jesteśmy właśnie na tej jeziorem Piwsko. Tak jak wcześniej wspominałam, jest to sztucznie uformowane jeziorko przez człowieka, jest z kilku rzek po prostu. Tutaj. Samochód będzie jechał. Tak, będzie jechał samochód, bo tutaj jesteśmy na drodze. Ponieważ tutaj jesteśmy w skale, są tunele wydrążone, w których jest droga, która prowadzi właśnie na dół i tam jest ten mościk i właśnie Monika dokończy tutaj historię. A no to tyle w sumie, to jest tak, sztucznie uformowane jezioro Piwsko i jest bodajże... Piwsko, mam ochotę na Piwsko. Drugie co do wielkości jezioro właśnie tutaj w Czarnogórze, Ariel. No nie wiem, żartuję, ja jestem turbo ogólnie zmęczony, już troszeczkę mnie głupawka złapała, ponieważ jesteśmy od 8, nie, o 9 w sumie tak naprawdę na trasie, więc trochę kilometrów jest zrobione. Ale no co, no jest fajnie. Jest pięknie, jest przepięknie, naprawdę no. Warto, kochani. My już na dzisiaj kończymy ten odcinek. Jeżeli wam się podobało, to koniecznie zostawcie subskrypcję, lajki i komentarze też są bardzo miłe, mile widziane. I co? Bardzo prawdopodobnie kolejny odcinek również będzie z... Czarnogóry. Na pewno będzie z Czarnogóry. No tak. To znaczy, no na pewno. Tak, na pewno będzie z Czarnogóry. No. Więc co? Zapraszamy za tydzień do oglądania naszego kolejnego odcinka z Czarnogóry. Cześć! Zostawcie suba. No mieliśmy turbo szczęście, bo właśnie już wracamy do hotelu, a zaczęło tak lać, no ile, chwilę praktycznie z jeziora Piwsko. Całą drogę nas deszcz goni, całą tak, calutką no. Drogę. No w sumie już nawet na jeziorze Piwsko widzieliśmy jak grzmi i widzieliśmy błysk tepice. Dlatego dronem nie latałem, nie? O teraz też się by zmył. Ale po drodze zobaczyliśmy tęczę. Tak.